Siemano widzowie, witajcie z tej strony, kamera Benberet, zostawcie szybciutko łapeczkę w górę oraz suba z dzwonem, jeżeli jeszcze nie macie na tym kanale, ponieważ dzisiaj będziemy otwierali nową, limitowaną skrzynkę. Przygotowałem sobie, no niewiele gemów, ale tak naprawdę coś tam potestujemy, bo ogólnie mamy, słuchajcie, Doodle Crate'a i tutaj są ziomki Pencil Menu, nie? Jakby tutaj ołówko menu, ołówek men, coś takiego. W każdym razie jakby to weszło w jakimś multiverse, z tego co wiem, ja tego nie oglądam, nie robię z tego reakcji, ale jest to jakaś nowa rasa tutaj od kameramenów, wiecie o co chodzi. Także zobaczymy, co dostaniemy z Doodle Crate'a. Mamy szansę na Hammer Pencilmana, takiego godli zioma, który smaszuje, po prostu wali tym młotem po bliskie toalety za 125 tysięcy. To jest grube, pewnie jakaś umiejętność do odpalenia. 71 go jest. 195 Robotic Cipen? Robotic Cepen? Więc tak, on ma Bullet Frenzy i bierze jakiegoś minigada i po prostu strzela 2,5 tysiąca co 0,1 sekundy na 10 sekund. Dobra, to jest całkiem sporo, bo 2500 obrażeń co 0,1, no to macie naprawdę duże obrażenia w ciągu tych 10 sekund tak naprawdę. No więc tutaj, no, ten Robotic Pen myślę, że naprawdę może być mocny. Mamy Summoner Pencilmana. I tutaj mamy coś nowego, bo to jest samonująca postać i słuchajcie, chciałbym ją dostać za te 2000, które mam, bo tutaj widzowie, dawno nie mieliśmy w Toilet Tower Defense żadnej nowej postaci, która coś samonuje, co nie? Był inżynier, był właśnie kamera heli, a tutaj w ogóle chyba nie było, także Summoner Pencilman to bym chciał, żeby za 2000 tych gemów on chociaż jeden wypadł, bo Pencilman bierze tutaj, przywołuje, 250 HP mają przywołane postacie przez niego, które walczą z toaletami, co 30 sekund tam chodzą, także zobaczymy jak to będzie wyglądało na najwyższym poziomie. No i mamy zwykłego Pencilmana, którego dostaniemy na 100%. Jest to epicka jednostka, ma nieco więcej obrażeń od tego, ale tak naprawdę no zobaczymy jak to tutaj wyjdzie w praniu. No i tak, dobra, lecimy. 3 sobie otworzymy, później znowu 3. Okej, trafiliśmy od razu. No i to mi się podoba. Summoner Pencilman. No i co widzowie, Pencilman i otwieramy skrzyneczkę kolejną. Czy będzie jakiś tutaj potężniejszy gracz? No niestety chyba nie będzie, bo teraz tak, za jednego crate'a 250. Dobra widzowie, także przetestujemy sobie dwie postacie, a później jak trafię mityka albo godli, to oczywiście dam wam znać, bo na razie no to mam dużo coinów, ale gemów to ja prawie w ogóle nie mam. Dlatego otworzymy sobie jeszcze trzy takie crate'y. Zobaczmy co tu wypadnie. No niestety sama lipa, nie? To totalnie takie Acid Gunner i DJ Man, to ma go każdy tak naprawdę. No i teraz tak, lecimy, weźmy sobie, tak, Scientist jest potrzebny, Large TV ściągamy i bierzemy tak, kogo my tutaj mieliśmy, gdzie oni są w ogóle, jest Summoner Pencilman oraz widzowie jeszcze ten drugi ziomeczek, Computermana weźmiemy, jakby coś tam się działo to pomoże, chociaż w sumie wiecie co, może nie bierzmy go, tylko weźmy coś innego, bo ciągle gram to samo, także weźmy sobie jeszcze tutaj, no Drill Woman testowaliśmy, także tutaj najlepiej by było tego Pencilmana zwykłego, gdzie ten ziomek, totalnie go nie widzę, naprawdę, to co jest, gdzie on, dobra baby. No i słuchajcie, w tym momencie mamy taką ekipę, dwóch ołówkomenów i dosłownie możemy im coś tutaj nadać tak naprawdę za klejnoty, bo 50 klejnotów za dodanie czegoś, także myślę, że byłoby ok. Zobaczmy gdzie ich mam w ogóle, bo to jest najgorsze, że nigdy nie mogę znaleźć. Dobra, lecimy, rolujemy i lecimy zaraz do gierki, zobaczymy jak mocni są Pencilmeni. Ej, tu na respie w ogóle widać jak atakują, dobra, musimy to obczaić. I teraz tak, ma speed 1, no to najgorzej jak mogło być w ogóle. No ale dobra, odpalmy się jeszcze tutaj, weźmy sobie tego ziomka? Nie, on już ma. Dobra, to weźmy tego, który przywołuje. Nie wiem, czy to mu coś da w ogóle, że będzie miał na przykład większe obrażenia. Czy te jego jednostki, które przywołuje, będą miały wtedy większe obrażenia? Być może tak jest. Dobra, zobaczmy. O, no prawie było to mityczne. Snajpera mamy, to chyba spoko. Nie wiem, czy to mu coś da, ale no dobra, to spoko, bonus na pewno. Mamy tego miniganowego ołówka. Patrzcie, co ziomek jak wygląda w ogóle, jakiś, nie wiem, konsola jakaś. Tutaj mamy tego ołówkomena z tym hammerem, tutaj mamy Pencilmana przywoływacza, no dobra, czas zobaczyć jak są potężne, no i później czas będzie też, słuchajcie, zdobyć kolejnych ziomków, no bo tak naprawdę jak zdobędę więcej gemów, jakbyście chcieli, dlatego zostawcie łapeczkę w górę, jak chcecie zobaczyć tego mityka i tego godli zioma, no wtedy postaram się wam to ogarnąć, bo na razie no zagramy sobie postaciami takimi podstawowymi, ale nowymi, dlatego jak najbardziej i chętnie to przetestuję, więc słuchajcie, na początku oczywiście lecimy pod Scientistę, no bo Scientist Cameraman musi dać nam troszkę pieniędzy. I nie wiem, jakoś mnie to pominęło, może się mylę, ale w Skibidi Tower Defense chyba nie było żadnej przywołującej postaci, więc to jest tak naprawdę pierwsza, no chyba, że się mylę, nie? Jakby, no mogę się mylić, ale no wydaje mi się, że to jest pierwsza taka postać, która coś przywołuje, ten tutaj ziomek, o, ten Summoner Pencilman, no wydaje mi się, że on właśnie jest tutaj pierwszy, jeżeli się mylę, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że właśnie no pierwszy taki ziomek, nie? Dlatego chętnie przetestuję, jak on to przywołuje, jak dużo to daje i czy jest to mocne, jeżeli nie damy rady, no na insane na pewno nie damy
rady dwiema postaciami, która no jedna jest legendą, tak, a druga jest epikiem, także to raczej nie damy rady, dlatego wspomoże nas, Boże, nie umiem mówić, wspomoże nas Potato. Chciałem powiedzieć wspomóc i wspomoże jednocześnie. Dobra, widzowie, co my tu mamy? Mamy zioma, który będzie kolejnym tutaj naszym scientistą. Mamy za stówkę ulepszenia. No na razie to jest totalnie bieda. Wiadomo, no póki co bieda, ale spokojnie zrobimy sobie czterech scientistów i wtedy odpalimy się w tych pensilmenów. Postawię ich jak najwięcej, no i może takiego jednego, myślę, że dwa, dobra, dwa potato, a reszta pensilmeni. Zobaczymy, czy da się, no czy da się wygrać coś takiego, nie? Po prostu obczajmy to sobie. Ulepszamy scientistów, no na razie baza dostaje na łeb, wiadomo, nie mamy jak tego powstrzymać, bo nie mamy kogo postawić. No, na pewno na początku postawimy sobie ziemniaka, żeby sobie przetestować ten tryb, znaczy ten tryb, te postacie, no bo wziąłem insane'a i źle, wiecie, mogłem wziąć po prostu taki lekko łatwiejszy tryb i by było łatwiej sprawdzić, no ale już dobra. I teraz tak, dajmy sobie, właśnie nie wiem, czy ulepszenie. Nie, chyba teraz wrzucimy sobie ziemniaka, wiecie? Chyba teraz sobie 280, będziemy mieli 500? Chyba tak. Dobra, mamy 500, także dajemy ziemniora i szybko sobie wbijamy pieniądze, nie? Bo o to chodzi, żeby tutaj nie przedłużać, po prostu zobaczymy, co po tej to nam tutaj ogarnie. Mam nadzieję, że to ogarnie. No, na razie mu jakoś to idzie, ale też nie jakoś mega najlepiej. Dobra, za 350, tutaj mamy za stówkę. Ulepszamy scientistów, kiedy po tej to tam trzyma i wtedy dopiero wlecimy sobie pensilmenami, nie? Zobaczymy, jak są mocni, także zaraz to ogarniemy, tysiaka dajemy. Chociaż nie, chwila. A, dobra, bo ja ulepszyłem od razu tego na maksa, a te tutaj mają jeszcze po 350, dobra, totalnie nie zauważyłem, ale zaraz ogarniemy, dobra, tutaj jeden ziomeczek poleciał, ale tak naprawdę nic nam nie zrobi, mamy po tysiaku już, można postawić te dwa potato, żeby one sobie tutaj pilnowały na początku, ewentualnie można by dać jeszcze jednego, o, tutaj, no i wtedy by było spoko. Dobra, dwa takie potato i myślę, że lecimy za chwilę z tymi pensilmenami, zobaczymy, jak są mocni i czy w ogóle są jakkolwiek mocni i jak dużo daje ten summoner ziomek, bo to jest ciekawe. Jak on samonuje, tego chyba nie muszę stawiać tutaj, co nie? Czy jak to jest? Bo właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dobra, sprawdźmy go. Postawię go. Ej, przywołał faktycznie, patrzcie. Ołówko mena, normalnie, gościu biegnie tutaj, okej. Tylko jestem ciekaw, czy on też bije. Chyba nie bije, nie? Także najlepiej go postawić chyba gdzieś z dala, żeby sobie na spokojnie tam bił. Tak mi się wydaje, że jakby, żeby spokojnie samonował. Także na luzie możemy stawiać ich gdzieś tutaj, za scientistami nawet, na luziku. I po prostu tutaj, żeby sobie spawnowali. Okej. Okay. Leci ten pensilman. Patrzcie, co się dzieje w ogóle. Ej, dobra. To wygląda naprawdę zabawnie. I właśnie o to mi chodziło, żeby przetestować nowe postacie. Nawet jeżeli to nie jest Titan, nie jest to Mityk, nie jest to Godly, to i tak warto przetestować. Patrzcie, ziomek tutaj biegnie normalnie jak w TTD. Mamy tutaj takie przywoływane postacie. No pięknie, pięknie. Tego jeszcze tutaj nie było. A przynajmniej ja tego nie pamiętam. Nie wiem, czy coś było tam przede mną, jak jeszcze nie sprawdzałem, ale no teraz sprawdzam, to w ogóle czegoś takiego nie widziałem. Patrzcie, on tak jeszcze bucha takim, no nie wiem, atramentem czy coś, no coś takiego. Co to robi w ogóle? Okej. Okay. A, że summoning, dobra, ja myślałem, że wiecie, że jeszcze jakąś umiejętność ma, ale okej, okej. No i zróbmy tak, ulepszmy go, zobaczymy, jak dużo będzie tutaj robił, jak potężny jest ten pensilman, bo tutaj, wiecie, wziął ziomka za 250 HP. Zobaczymy, co będzie dalej tak naprawdę, jak ulepszymy go na maksa. Dobra, widzowie, już wszystko wiemy, ten ziomeczek przywołuje 10-tysięczne postacie, patrzcie, normalnie 10 tysięcy HP chciałem powiedzieć, normalnie 10 koła co 10 sekund, także naprawdę często. Jestem ciekaw, jak dużo takich ziomków możemy sobie postawić. Jak mogę dać nawet, no nie wiem, niech sobie stoi, no gdziekolwiek, nie, tak naprawdę tutaj, ulepszamy go na maksa i mamy kolejnego pensilmana. Patrzcie, na początku on jest taki malutki, a później taki większy się robi, także też fajna sprawa. No i zobaczmy tego, który po prostu bije. Jak dużo on bije. Patrzcie, o, zołówka nawala, normalnie. Mamy jakby obrażenia na sekundę nawet wypisane teraz, także spoko. Co 0,36, całkiem okej. Okay. No i mamy 1,2, czyli będzie 1,3K obrażeń, 30 zasięgu. Okej, okay, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale ten pensilman się w nich wbił. Dosłownie rozwalił każdego tam toaleciarza. 7,5 tysiąca obrażeń mamy na sekundę z tego pensilmana zwykłego. Całkiem okej, okay, no mówię, naprawdę jestem tutaj zadowolony. Fajnie to wygląda. Weźmy, zabierzmy jednego to potato i zobaczmy, ten pensilman, no wiadomo, on sam sobie nie da rady niestety, bo jakby no 10 tysięcy HP to jest dużo,
ale nadal wydaje mi się, że za mało, żeby ogarnąć taki meczek na Insane'ie. Także możemy zrobić kolejnego jeszcze do tego i mieć naprawdę mnóstwo przywołanych postaci, no ale nie wiem, jak to dalej się tutaj potoczy. Nie wiem, ile w ogóle takich mogę dać, tych summonerów. Patrzcie, tutaj to się zmienia. 10 tysięcy, ten na przykład ma dopiero 5 tysięcy, także 5 tysięcy tutaj, ziomeczek, 5 tysięcy HP i leci. Okej, Pensil tutaj, dajmy może... Wiecie co? Zrobiłbym kolejnego tego summonera. Dalej mogę, dobra. Ej, wiecie co? Róbmy tych summonerów ile wlezie. Zobaczymy, jak daleko, jak długo będę mógł robić, wiecie, kolejnych tutaj summonerów. To jest naprawdę fun to play, totalnie. Jakby te przywoływane postacie są zawsze najciekawsze w grze, w każdej grze. Nieważne, czy to Toilet Tower, czy to ta gierka. Po prostu zawsze najciekawiej się to tutaj ogarnia, nie? Tak mi się wydaje, że to najciekawsze jest. I zobaczmy, mamy piątego, a nie, tylko czterech summonerów Pensilmenów. Dobra, no to to ma sens i tak się spodziewałem gdzieś tam w środku, że to tak właśnie wygląda, wiecie, tam takie tutaj miałem już wrażenie, że tak będzie. No także tacy tutaj Pensilmeni, ziomeczkowie, no fajnie, fajnie to wygląda. Patrzcie, stoi sobie taki długopis i po prostu przywołuje innych tutaj. No, znaczy tutaj to on nie przywołuje innych padów długopisów, tylko tak naprawdę ołówki. No bo on przywołuje tutaj ołówki, nie? Także zależy. Chociaż tutaj w sumie, ej, czekajcie, może to nie jest tyle długopis, to jest bardziej takie pióro, nie? To jest chyba bardziej pióro z tym atramentem i tak dalej, bo tak to wygląda, że to jest taki ziomeczek pióro, bo no troszkę źle to mówię, bo długopis taki zwykły to chyba nie ma takiego zakończenia. Także no raczej taki z atramentem tutaj, wiecie, potężne pióro, a jeżeli chodzi takie pióro nowoczesne oczywiście, nie takie stare, wiecie, z jakiegoś tutaj... z jakiegoś ptaka czy coś, nie? To nie ten temat. Także tutaj, no, wydaje mi się, że to właśnie takie pióro, nie? Fajne. Także no, no tak to wygląda, patrzcie tutaj. Dobra, no to może się pomyliłem. No i mamy też ołówko obedów, którzy biegną tutaj potężnie, atakują z kolejne, no kolejne skibidi, nie? Jakby nie wiem, ile mamy postaci. Czekajcie, jeden potato, dwóch pensilmenów, czterech tutaj, tutaj też czterech, no to 8, 9, 10, 11. No to możemy jeszcze dostawić tutaj ołówki i słuchajcie, tymi ołówkami naprawdę całkiem nieźle tutaj zabalujemy, powiem wam, to dość potężnie wygląda. Dobra, odpalmy sobie tego, odpalmy tego, każdego tak naprawdę, tylko że na razie nie mam pieniędzy, dobra. No i ci pensilmeni tutaj nawalają, tutaj kolejne ołówki biegną, ej serio, totalnie rozwalają, nawet po tej to patrzcie nie bije, bo on ma zasięg dopiero tutaj. Także sami ci samonerzy sobie teraz w gierce radzą. To jest dla mnie totalnie szalone. No dobra, teraz pomógł po tej to, bo przeszli dalej, ale nadal duże są szanse, że ta postać będzie naprawdę taki, no, S-tier, taki naprawdę potężny, potężna i dobra postać, bardzo taka przydatna, nie? Tak wszystko się na to zanosi, że naprawdę będzie mocna, nie? Pensilman, wiadomo, to jest epicka jednostka, tutaj nie ma takiego szału. Czemu ten jest czerwony? Patrzcie. To mnie ciekawi. Chłopiec ma taką obramówkę czerwoną. To akurat jest takie zastanawiające, że on ma taką czerwoną obramówkę. Dobra, wlecą do... no na respa i wtedy, wiecie, najgorzej jak samonowane postacie podlecą do respa skibidi i wtedy po prostu znikają. To jest taki największy waste, nie? To jest największy moment, w którym no, najbardziej tak tracimy to wszystko. Ja sobie oddalę tego ziemniaka, żeby on był gdzieś tutaj i niech na początku biją ołówko menu, nie? Tam, czy tam pióro menu, pensil menu, no długopisy, po prostu niech ołówki, powiedzmy, że ołówki. Niech ołówki tutaj biją, mamy Elite Soldiera, no wiadomo, jednak będzie ten potato potrzebny, ale naprawdę fajnie to samonuje, patrzcie, ja mam naprawdę fan, jeżeli chodzi z grania w ogóle w tym trybie. I jakby grania tą postacią, naprawdę super. Pensilman też całkiem spoko, ale mówię, to jest raczej taka postać, no, zwyczajna. No nie ma co tutaj się za bardzo zachwycać, jest po prostu taka okej, nie? I myślę, że nawet dodamy kolejnego potato, bo to może być różnie. Także pomóżmy im trochę. Jak będzie dwóch, to raczej to wygram. Będziemy mieli jeszcze gemy, żeby jednego crate'a zalosować. To może uda nam się wylosować tego, wiecie, większego ołówkomena i wtedy na przykład tego z hammerem, nie? Tego z tym potężnym kowadłem, chciałem mówić. Jakim kowadłem? Normalnie z młotem. Z młotem, potężnym młotem. No i zobaczymy, jak to tam pójdzie. No, pensilmeni wiadomo, tutaj to coś tam biją, ale 7,5 tysiąca na sekundę, jak chłop ma 600 tysięcy, no to tak wiecie, brakuje. Dużo, dużo brakuje. Dobra, w tym momencie to rozwalamy. Mamy ostatni wavik, 40. No i oczywiście pojawia się Criminal Toilet, czyli Michael Jackson, normalnie Smooth Toilet z TTD, dosłownie. Nie no, tutaj jest oczywiście inny, no inaczej to wygląda. Plain Toilet, Laser Toilet i mamy, słuchajcie, też nawet Witcha jakiegoś, także naprawdę jest grubo. My chcemy po
prostu wygrać, no bo robię te potato po to, żeby wygrać, żebyśmy mieli jeszcze jakiś opening, no bo po co nie mieć openingu, że tak powiem, no lepiej go mieć. Dobra, odpalmy jeszcze jednego, bo widzę, że tutaj brakuje mocy. Astro Toilet, naprawdę potężny Astro Toilet, tutaj Rocket Laser Toilet, dobra, damy radę raczej, wiecie, to bez problemu tutaj, tym bardziej, że tyle potato, jeszcze przywoływane tutaj ołówki, no i lecimy do lobby, żeby sobie jeszcze otworzyć jakiegoś crate'a, bo tak naprawdę dostałem troszkę gemów, więc wiecie, zawsze coś tam się otworzy, czyli tak naprawdę chyba tylko jednego. No i słuchajcie, mogę się zmienić nawet, o, w 3 Titana, dobra, myślę, że jak w 3 Titana się zmienimy, to na pewno wypadnie coś fajnego. Patrzcie, mamy jednego crate'a, no więc zobaczmy, co nam tutaj wypadnie. Dobra, summoner, no to na pewno jest coś fajnego, ale nie to chciałem, także tutaj widzowie musimy potestować, no i muszę nazbierać gemy. Jakbym nazbierał gemy, to wtedy możemy zrobić potężny opening. A słuchajcie, jeszcze zrobimy taki, czemu nie, 9 razy, dobra, zobaczmy. I dostaliśmy Acid Gunnera, DJ Mena, Acid Gunnera, DJ Mena. Super, dobra. Wiecie co, no, to tak średnio, ale zróbmy jeszcze jeden. Dobra, czemu nie? Jak nazbierałem te coiny, to sobie zróbmy. Najwyżej sprzedam postacie, nie? No trudno. No i jak widzicie, niestety nic fajnego. Także dzisiaj totalnie nie oddało, ale sobie chociaż potestowaliśmy naprawdę fajną postać, jedną z drugą. Także jeżeli chcecie więcej, no to tam po farbie te gemy. Patrzcie, normalnie, robotic pen. No fajnie to wygląda, szkoda, że ich nie mam. Fajnie, fajnie tutaj, zobaczcie jak wyglądają padowie. No potężny ołówek ten z młotem, naprawdę. Co on tu robi w ogóle?